Według autorów to wideo nakręcono kilkanaście dni temu w Mosulu, gdzie toczą się ciężkie walki z tak zwanym państwem islamskim. To saper irackich sił specjalnych i 7-letni Uday. Mężczyzna twierdzi, że terroryści kazali chłopcu zbliżyć się do posterunku irackiej armii. Ładunek miał być zdetonowany telefonicznie. To jeden z wielu dowodów na to, że Daesz traktuje dzieci po prostu jak kolejny rodzaj broni. To inny film z Mosulu, na którym według irackiej policji ekstremista próbuje zmusić dziecko, by zostało żywą tarczą. Los tych dzieci jest tragiczny, ponieważ mamy potwierdzone przykłady, mamy potwierdzone i udokumentowane historie, że dzieci są wcielane do oddziałów rebelianckich, do oddziałów zbrojnych. A to już 12-latek zatrzymany przez kurdyjskich bojowników w Mosulu. Wcześniej chłopca siłą wcielono w szeregi dżihadystów i wysłano na front. Pałem jedzenia ani wody. Przyprowadzili nauczyciela z medresy, który miał zdecydować, czy nadajemy się na żołnierzy. Karali nas chłostą. Dzieci walczą z bronią w ręku i dokonują brutalnych egzekucji. Są idealnymi kandydatami na fanatycznych żołnierzy. Nie potrafią odróżnić dobra od zła. Dziecko poniżej 12 roku życia nie ma myślenia abstrakcyjnego, więc po prostu czyni to, co inni ludzie mu każą. Więc jeśli ktoś każe dziecku strzelać, to ono będzie zaspokajało potrzebę dorosłych i niestety będzie się tym zajmować w sposób nieświadomy. Gdy ISIS zajęło Mosul w połowie 2014 roku, w mieście funkcjonowało 990 publicznych szkół. Terroryści zamknęli je na wiele miesięcy, a gdy otworzyli na nowo, nauka była już płatna. Z programu nauczania zniknęły literatura, geografia, historia i sztuka. Ich miejsce zajęła indoktrynacja. Na przykład na zajęciach z arytmetyki uczniowie liczyli, ile trotylu potrzeba do skonstruowania samochodu pułapki. W wyzwolonych dzielnicach Mosulu szkoły znowu uczą jak przed wojną. Pytanie, czy potrafią nauczyć życia od nowa. Według psychologów w Syrii i Iraku dorasta właśnie stracone pokolenie. Paweł Szot, Wiadomości.